Jak widzę Leona, zawsze mi się wydaje, że to jest fajne niemieckie auto. W mocnym TDI-ku. Tego Leona już kiedyś widziałem, natomiast ktoś mnie o niego pytał i przejeżdżając ponownie potrafię zadzwonić do właściciela. Widzę książkę serwisową, kierownicę w skórze. Fotel jest taki, no nie jest ładny fotel kierowcy, coś mu tam brakuje. Pojawiła się nowa karteczka ze strony lewej. Halogen, wszystko tutaj, szparki równe. Pokrzywa, oszkurwosz, przepraszam. Opona taka na sezonik, nic więcej. Hybryda, kołpaki, airbag, sprzedam, Leon, siódmy. Cena, tu nie ma ceny. To co? Pozwolę sobie. Tu mogło być po lakierze, bo takie umordowane coś to jest chyba. Ale głowy nie daje. Strasznie felgi zasypione z klocków. Dzwonimy. $506,950. Kto z was jeszcze ma telefon oprócz mnie? Na Windowsie mać przekleństwo. 962, 962. Głośny gadacz. Windows to potęga. O. Niestety cisza. Się nie odbiera się. Halo? Dzień dobry, przypomnę, taki stoi Leon przy drodze, witam. Chciałem zapytać o cenę. 16 000. 16, czy on jest już po opłatach? On jest po opłatach, ale nie ma przeglądu technicznego. Zrobione. Nie ma przeglądu, a ma już zrobione tłumaczenia? Wszystko jest tylko przegląd. Dobra. Dobrze, rozumiem. Niech mi pan powie taką rzecz, że pan go widział od spodu? No widziałem go. Jak tam wycieki jakieś coś? Nie, nic z tych rzeczy nie ma. Nic. Dobra, wydech, nie jest jakiś zardzewiały? No to oczywiście. Dobra. Czy mi pan powie o książce serwisowej, czy tak w miarę jest uczciwie prowadzona? Proszę pana, książka serwisowa jest, coś tam jest wpisane. Wiem, że do 140 czy 150 czy 130 tysięcy. Nie patrzyłem dokładnie, bo powiem, że nie zwracałem na to uwagi, ale książka serwisowa do niego jest. Teraz ma 177 tysięcy. To jest, jaki to jest moc silnika? Bo to jest 140. 140. To jest ten silnik z Audi, myśli pan? No przecież to jest jeden koncert, nie? To 140 były takie. Może to zależy o czym pan Audi czy z Passata właśnie. Nie wiem. Ale po 7 roku to już, po 7 to już są takie te silniki poprawione. Nie pan co, powiem panu, nie wiem, bo ty i ja już mam. Ludzie takie dziwne pytania zadają, że naprawdę jest inny sposób odpowiedzieć, wie pan? Wiem, rozumiem. Bo co klient, to po prostu jakaś nowa informacja się pojawia i nie wiem, jest to silnik Volkswagena, no jest to, należy to do koncernu Volkswagena i tyle panu mogę powiedzieć. Uczymy się całe życie. Super, bardzo panu dziękuję za informację. Proszę. Kłaniam się, pozdrawiam, czołem. Bo najważniejsze jest zadać trudne pytanie, a nawet dziwne. Lubię jak sprzedający nie zna odpowiedzi na głupie pytania. Czasami warto sobie pożartować, ale mężczyzna rozsądny, motor 140-konny, wiadomo, że z Volkswagena, nie z Audi. Może być to ten sam silnik, który jest w paskach, a znawcy już teraz ocenią na YouTube channel. Narka, jadę dalej, szukać sensacji i gołych bab, przepraszam, gołych bab mniej.